Zaczynamy właśnie nasz mini Eurotrip. Naszym głównym celem jest Chorwacja, ale po drodze mamy do zaliczenia jeszcze kilka fajnych punktów i pierwszym z nich będą Czechy. Tam będziemy nocować dzisiaj, ale jako że będziemy bardzo blisko polskiej granicy i będziemy blisko Szczelinca, to zamierzamy na niego wejść. Szybkie spojrzenie na nasze czeskie mieszkanko. Tutaj czeka prezent. Powiedział pan, że możemy z tego skorzystać. Tu jest kuchnia. Tu jest jeden pokój, jedna sypialnia. I tu jest druga. Duże są te sypialnie. Taki mamy widoczek z okna. Tam są góry, ale właśnie są zasłonięte chmurami, bo dzisiaj jest taka kiepska pogoda tutaj. Miał być Szczeliniec, nie ma Szczelińca, jest czeski film, jak na Czechy przystało. Idziemy teraz na spacer po tej miejscowości, w której się zatrzymaliśmy na dwie noce, czyli po Machowie. Tam za mną są jakieś piękne góry, jest z nami już Ania, nasza znajoma, która mieszka w Kudowie. Zakaz wstępu bez łyżew? Luna pięknie siedzi i podziwia widok. Niesamowite. Lunka, co ty tam widzisz? Świeci słońce, mimo że w prognozach był deszcz, więc jedziemy zobaczyć miejsce, które jest na mojej liście miejsc do zobaczenia, czyli Skalne Miasto, Adrszpach i Teplickie Skały. Już nie mogę się doczekać, bo wiem, że to jest naprawdę przepiękne miejsce i że będę nim oczarowana, więc oczywiście wszystko wam pokażę. Nie wszystko, no ale dużo, jak najwięcej. Dojechaliśmy. Przyznaję, że ilość samochodów na parkingu mnie powaliła, ale w sumie wszyscy ostrzegali, że w sezonie tak jest. Ilość polskich rejestracji jest całkiem spora, więc na pewno będzie dużo Polaków po drodze. W cenie biletu dla psa dostaje się woreczek na kubki, a bilet dla psa kosztuje jakieś niecałe 2 zł, także szał. Mają tutaj gigantyczne wychodki. Tutaj bardzo dokładnie widać strukturę tej skały. Wszędzie na poboczu są zakazy wejścia i za nieprzestrzeganie ich grozi pokuta, czyli grzywna, czyli pokuta po czesku. Skała, którą widać przed nami, nazywa się Głową Cukru. Jest niesamowita, bo ona ma niewielką podstawę. Tutaj jest wszystko napisane, mam nadzieję, że się wyostrzy. Wierzchołek ma 13 metrów obwodu, a podstawa 3 metry. To miejsce nazywa się Rynkiem Słoni i jakby się tak bliżej przyjrzeć, chociaż mnie może nie uda się tego oddać na tym ujęciu, to te skały trochę przypominają słonie. Jestem pod wrażeniem
wrażeniem, że jest tutaj tak tanio, bo gdyby to było gdzieś w Hiszpanii albo we Włoszech, to cena byłaby znacznie wyższa, cena wstępu. Wszystkie ceny znajdziecie u mnie na blogu, będzie wpis z informacjami praktycznymi odnośnie wyjazdu tutaj. Ale tam są ludzie, tam wchodzą i my też tam idziemy. Czeka nas sporo schodów. Myślę, że luny będzie trzeba na nie wnosić. Zobaczymy, jakie będą. Bardzo, bardzo dużo ludzi przyjeżdża tutaj z psami, więc jeżeli chcecie zabrać swojego psa na taką wycieczkę, to w ogóle się nie krępujcie, nie będziecie na pewno jedyni. Mamy tutaj dwie bardzo ciekawie ukształtowane skały. To jest starosta, a to jest starościna. Stoją sobie naprzeciwko siebie i chyba rozmawiają. To jest chyba coś w rodzaju apteczki. Tak, w środku jest apteczka, więc jeżeli by się komuś coś stało na trasie, jakieś zwichnięcie czy coś takiego, to są tutaj takie budki i można z nich skorzystać. Prosiliśmy tutaj jeszcze do tego jeziorka, żeby zrobić zdjęcie i nagrać, kiedy jest słońce, bo wcześniej go nie było i teraz wygląda to jeszcze piękniej. Dookoła tego zielonego kamieniołomu jest też trasa turystyczna, z tym, że krótsza niż tamta, ale my już sobie ją odpuszczamy, dlatego że chcemy jechać jeszcze na te plickie skały. A zdaje się, że tamto skalne miasto jest większe od tego. Tak mi coś świta. Jeżeli wprowadzam was teraz w błąd, to później się poprawię. I chcemy, żeby starczyło nam na to czasu, tym bardziej, że chcemy jeszcze iść coś zjeść. Czas na knedle z jagodami, pychotka. To znaczy jeszcze nie próbowałam, ale wiem, że to na pewno będzie pyszne. Już trochę rozgrzebałam i potwierdzam, że są pyszne. Ale jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną taką rzecz, że jemy na normalnych talerzach, mimo że jesteśmy w miejscu turystycznym. I w wielu takich miejscach się podaje jedzenie na plastikach, a tutaj są normalne sztuczce i talerze, także plus dla Czechów. Idziemy teraz na skały teplickie. Ciekawa jestem, czym się różnią od tamtych, czy jest w ogóle jakaś różnica między nimi zauważalna. I znowu dostaliśmy do biletu dla psa woreczek. To miejsce jest po prostu magiczne. Aparat tego nie oddaje, ale wierzcie mi, że jest magicznie. Tu jest zupełnie inaczej niż w tym Adrszpach. W ogóle nie ma ludzi. I może to być kwestia pory, bo jest już po 15. Ale podobno też te plickie skały są mniej popularne, bo ludzie myślą, że to jest to samo co tam. A jak widać, jest to coś zupełnie innego. Ja już jestem ciekawa, co się kryje dalej. To jest niewiarygodne. Powiem wam szczerze, że czuję się trochę jakbym przeszła na drugą stronę lustra, jakbym była w jakiejś bajce. Naprawdę niewiarygodne są te krajobrazy. I to tuż przy granicy z Polską. Jest takie dobro. Trzeba korzystać naprawdę, jeżeli jesteście tutaj na południu. Nawet z Wrocławia można tu przyjechać na jeden dzień. Więc śmiało. To jest kolejny atut też Kotliny Kłodzkiej, którą osobiście uwielbiam, w której jest mnóstwo atrakcji, że można wyskoczyć sobie tak szybko właśnie tutaj do Czech, na przykład do Skalnego Miasta. Tutaj jest wejście na punkt widokowy. Te schody są bardzo, bardzo strome i jest ich bardzo, bardzo dużo z tego co widzę. Dalej schodki zamieniają się na takie. Tutaj nie widać tego, jak dużo jest tych schodów i jak jesteśmy wysoko.
Boże, ja naprawdę nie wiem, jak my stąd zejdziemy. Na końcu zaczyna się robić jeszcze bardziej dziko. I przed chwilą słyszałam Wojtka szyderczy śmiech na górze, więc aż się boję, co tam się jeszcze przede mną kryje. Klasyczny przykład, jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Wcześniej tamte schody wydawały mi się hardkorowe, ale to było wtedy, zanim doszliśmy tutaj i zanim weszliśmy na szczyt. Teraz te to będzie już czysta przyjemność. Tam jest skała, która nazywa się Myśliwy na stanowisku i widzicie, tam faktycznie wygląda, jakby był człowiek, ale gwarantuję, bo to widać dobrze na zbliżeniu, nie wiem, czy tutaj będzie widać na filmie, że to jest taka skała. A ta pochylona skała to Harfa Karkonosza. To wygląda jak nos bizona. I nawet... Nie mogę dotknąć, tak mokry jest. Nawet ktoś go nakarmił. Idziemy szlakiem okrężnym i ulotka mówi, że jego przejście zajmuje 3 godziny. Ciekawa jestem, czy wlicza to czas wejścia tam na ten szczyt, na którym przed chwilą byliśmy, ale obstawiam, że nie, bo to taka dodatkowa atrakcja. Jest taki drobny problem, bo właśnie sobie uświadomiliśmy, gdzie jesteśmy, bo nic mi się nie zgadzało z tą ulotką. Ja myślałam, że jesteśmy gdzieś tu, może tu, a okazało się, że jesteśmy dopiero tu, czyli na samym początku trasy i to nie wygląda dobrze. Niedługo się ściemni. Weszliśmy teraz w takie miejsce, gdzie nie chcę się wyostrzyć, ale jest tak bardziej ciemno, mokro. No nic, idziemy w ten las. Wojtek poszedł z nami do jaskini, a ja tam nie idę dlatego, że... Myślę, że to można tam spotkać. No dobra, odważę się i wejdę. Daleko to jest? Przypomina wam to głowę psa? Tak, tak, trochę taki Pluto. Albo nie, Snoopy. Prowadzę was po tych labiryntach. I powiem wam, że ja jestem, no, oczarowana. Najpiękniejsze jest to, że to skalne miasto naprawdę jest całe dla nas. Nie spotkaliśmy tu zbyt wielu ludzi. Wiem, że już możecie mieć déjà vu, bo pewnie nie jedno tego typu miejsce pokazywałam. Ale jak się idzie, to one nie są takie same. Po prostu cały ten teren jest tak zróżnicowany, że nie można się tym znudzić. Jeżeli się lubi takie rzeczy oczywiście, no bo jeśli ktoś nie lubi skakać po skałach, a my jak wiadomo uwielbiamy, no to może nie być zbyt szczęśliwy z tej trasy, na tej trasie. Ale jak ktoś to kocha, no to będzie zakochany. Ciemność i woda. I schody. Jezu, ja się boję iść pierwsza.
szczerze, że gdybym chciała Wam oddać piękno tego miejsca, to musiałabym cały czas chodzić z włączoną kamerą i non-stop nagrywać, bo całe to miejsce jest fenomenalne, jest przepiękne, zachwycające i mogłabym tak długo. Jeżeli musicie wybrać jedno skalne miasto, nie możecie iść jechać do obu, to wybierzcie to, czyli Teplickie Skały. A jeżeli możecie jechać do obu, to koniecznie jedźcie do obu, bo te miejsca są zupełnie inne i fajnie jest też osobiście je sobie porównać. Tutaj jest też większy teren, więc jest więcej atrakcji. Ta trasa niby zajmuje 3 godziny, myślę, że zajmie nam więcej przez to, że wchodziliśmy tam na ten szczyt, ale warto, warto, nawet jeśli wyjdziemy stąd o zmroku. Pancia poszedł do strumienia. Jedziemy na kolację do Polski, bo już mamy dosyć czeskiego jedzenia i czeskiego filmu. Wczoraj Wam nie opowiadałam, bo nie chciałam marnować na to miejsca we vlogu, ale mieliśmy trochę przygód, zanim udało nam się dotrzeć na kolację. Z jej zamówieniem też nie było tak łatwo. Przede wszystkim był bardzo mały wybór jedzenia i dzisiaj jedziemy do Polski do budowy.